No cóż, na pewno gorzka pigułka do przełknięcia. Ten mecz w ogóle zaczął się fatalnie dla nas. Po takiej kuriozalnej sytuacji straciliśmy bramkę. Szkoda, bo to kolejna z takich no, nieprawdopodobnych w tym sezonie. I generalnie ciężko nam się dzisiaj grało i trudno mi jest wyróżnić kogokolwiek. Pomimo tego stworzyliśmy, myślę, tak co najmniej 5 sytuacji takich, gdzie mogliśmy spokojnie zdobywać bramki, no jednak tak się nie stało. Także dzisiaj no trochę po takim naszym średnim meczu, bo nie powiem, że bardzo słabym, ale po średnim meczu no zabrakło nam pomimo wszystko tej kropki nad i, strzelenia drugiej bramki. Próbowaliśmy jeszcze pozmieniać trochę taktycznie ustawienie w drugiej połowie, dać trochę energii. Przyniosło to jedną bramkę i szkoda, że nie padła druga. Cóż, walczymy dalej. Myślę, że jeszcze nic nie wygraliśmy, nic też nie przegraliśmy. To jest trochę dla nas taki impuls do tego, żeby mocno pracować, bo widzimy, że ta drużyna potrzebuje jeszcze wiele do tego, żeby grać o najwyższe lokaty. Potrzebujemy dużo pracy przed nami. Natomiast daleki jestem od załamywania się, bo pewnie jestem zdenerwowany tym, że dzisiaj nie udało się tego przynajmniej zremisować. Także myślę, że przerodzi się to w taką sportową złość i będziemy grać po prostu lepiej i skuteczniej. Dziękuję. Poproszę o zadawanie pytań. Mamy jakieś pytania? Mamy. Rafał Sumowski, Trójmiasto.pl. Dobry wieczór, trenerze. Chciałem zapytać, na czym zamierzacie się teraz skupić podczas przerwy na kadrę? Co tutaj wymaga największego nakładu pracy przez ten czas? No, mamy pewien plan pracy i mamy elementy, no, na pewno po analizie też tego spotkania, ale zawsze gdzieś tam tak blokowo podsumowujemy to, co się wydarzyło i są elementy, nad którymi będziemy pracować. Na pewno tak jak widzimy, nie możemy zapominać o defensywie i o takim zabezpieczaniu ataku, bo dzisiaj trochę nadziewaliśmy się na kontry, ale też będziemy pracowali nad grą ofensywną, nad tym, żeby zdobywać bramki, żeby ta gra była jeszcze bardziej płynna, bo dzisiaj było dużo nerwowości, myślę, że za dużo, i to była taka przyczyna główna tego, że nie potrafiliśmy no, sfinalizować tych akcji, czy dograć tego prosto padłego podania w końcowej fazie. Bo myślę, że ta pierwsza bramka spowodowała to, że tej nerwowości pojawiło się dużo. Także mamy swój cykl pracy i na pewno popracujemy motorycznie i popracujemy również też nad organizacją gry, bo wiadomo, że to jest potrzebne, a co tak stricte, to już tutaj nie chcę zdradzać, ale na pewno uderzymy w 2-3 punkty z defensywy, 2-3 punkty z ofensywy i też motoryka. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie mamy? Dziękujemy, trenerze.